początek zimy, centrum Warszawy i otwarcie nowego miejsca na mapie naszego miasta. Co sprawiło, że Natalia Kukulska miała ochotę dzisiaj wyjść z domu? No, nie ukrywam, że jestem zaprzyjaźniona z osobą związaną z tym miejscem, więc to są dla mnie chyba najważniejsze zawsze konotacje i potrzeby, ale też nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, bo dużo dobrego słyszałam o tym miejscu, achy i ochy, więc przyszłam, żeby potwierdzić to. A czy byłaś podróżując po świecie w podobnym miejscu, gdzie kolacja połączona jest właśnie z pokazem tanecznym, z tego rodzaju atrakcjami? No nie specjalnie. Ja w ogóle przyznaję, że ja raczej w domówki. Raczej w domówki. Ale to dobrze, bo w takim razie dzisiaj jest szansa na nowe doświadczenie i można... Śmialiśmy się z mężem dzisiaj, że właśnie, żeby nas gdzieś zmusić, żebyśmy poszli gdzieś na jakiś wieczór, że on mówi, że ja już to miałem zawsze, a ja mówię, a ja chyba dopiero od niedawna mam tak, że wolę kapcie i dom. Ale oczywiście super, wspaniale w ogóle, że życie wróciło po tym czasie i że no, niektóre miejsca się zamykają, ale niektóre na szczęście otwierają, więc trzymam zawsze kciuki za takie przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że otwierają i też będą rozkwitać, jak najdłużej będą z nami. No właśnie, bo dzisiaj nie tylko na ściance, ale po prostu tutaj jesteś ze swoim mężem. Czy to było kupione godzinami negocjacji, żeby wyjść razem? No bo wy tak rzadko się pokazujecie razem w miejscach publicznych. To prawda, ale na przykład każdy koncert to jest miejsce publiczne i tam zawsze prawie jesteśmy. Ale na ściankę nikt was tam nie ciągnie, jak nie macie ochoty. Nie, no ostatnio rzeczywiście stworzyliśmy z Michałem kolekcję biżuterii taką autorską i była to taka też dla nas praca twórcza, artystyczna, bardzo ciekawa, ciekawy temat i przez to rzeczywiście trochę nas razem jest więcej w mediach. Natomiast tak naprawdę rzeczywiście dużo tego czasu spędzamy ze sobą również na scenie i pomimo tego, że mamy inne zawody, znaczy mamy ten zawód, że tak powiem, w tej samej profesji, ale jednak trochę mamy inne działki, że tak powiem, do uprawiania, no to zdarza się, że nawet no każdy z nas jest też mocno zajęty i wcale nie jest tak, że widzimy się non stop. Natomiast na pewno nie jesteśmy parą, która no, uwielbia zwierzać się ze wszystkich intymnych historii. Myślę, że tutaj nauczyła mnie tutaj doświadczenie, żeby mówić tyle, ile ja chcę, a nie tyle, ile zawsze oczekuję. Dziennikarz. To prawda. To na koniec już tylko zapytam. W ostatni raz, gdy się widzieliśmy podczas sesji dla Vivy, to rozmawialiśmy we trójkę jeszcze z twoją córką Anią. Czy to jest taki moment, kiedy gdyby ona chciała przyjść na tego rodzaju wydarzenie, to bardzo powiedziałabyś, zapraszam, chodźmy razem. Czy uważasz, że jeszcze chwilę trzeba wyczekać? No, nawet była zainteresowana i pomyślałam sobie, że właśnie, że niekoniecznie, że to nie jest może ten moment. Też czymś innym są jakieś takie wydarzenia nasze związane z, no nie wiem, właśnie premierą kolekcji czy płyty, a czymś innym są tego typu eventy. Myślę, że na to ma jeszcze czas, zwłaszcza, że teraz jest naprawdę bardzo mocno zajęta, bo ma w tym roku maturę. A, czyli nie bo ja chciałem zapytać o musical, bo mówiliśmy o tym, że Ania muzycznie chciałaby się rozwijać w stanie musicalu, no ale szkoła to jednak ale jest szkoła. Ale jeszcze najpierw trzeba odhaczyć pewne rzeczy, tak.